Linia lotnicza Sprint Air uruchamia loty z portu lotniczego Radom-Sadków. W ofercie przewoźnika znajdą się 4 trasy, 2 krajowe i 2 zagraniczne. Z Radomia uruchamiamy kierunki Wrocław oraz Gdańsk. Gdańsk przede wszystkim weekendowy. Chcemy zobaczyć potencjał tego połączenia dla mieszkańców tutaj regionu. Oraz Wrocław. Wrocław biznesowy. Wrocław był kierunkiem, który najlepiej wypadł z badań przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną, że dużo osób oczekuje z Radomia i z okolic połączenia bezpośredniego do Wrocławia i to jesteśmy w stanie zaoferować. Z radomskiego lotniska Sprint Air zabierze nas także do Pragi i Berlina. Podtrzymujemy ruch, który wygenerował CSA lotami do Radomia. Ruch jest na dobrym poziomie. Ostatnie statystyki potwierdzały, że cały czas rosło oburzenie samolotu, także dążymy do tego, żeby na pewno utrzymać, ale w najbliższym czasie jeszcze zwiększyć to oburzenie tego samolotu, jak również Berlin czy biznesowo przede wszystkim, jak również możliwość podróżowania dalej z portu lotniczego Berlin w inne kierunki. Pierwszy Saab 340 w barwach Sprint Air wystartuje z radomskiego lotniska 18 kwietnia. Bilety na loty będą w sprzedaży już od 1 marca. Przewoźnik będzie realizował z portu lotniczego Radom 14 operacji tygodniowo, latając 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. Ważny moment dla portu lotniczego, bo firma Sprint Air to firma młoda, ale też firma dynamicznie się rozwijająca i jeśli takie firmy chcą rozwijać, opierają swój rozwój o port lotniczy Radom, to tylko pokazuje, że dostrzegają potencjał portu lotniczego Radom, dostrzegają przede wszystkim potencjał gospodarczy regionu radomskiego i tej części województwa świętokrzyskiego, która naturalnie będzie blisko portu lotniczego Radom-Sadków. Wszystkie loty realizowane będą wyposażonym w 33 miejsca pasażerskie samolotem turbośmigłowym typu Saab 340 o zasięgu regionalnym. Jak zapewniają władze portu lotniczego, współpraca ze Sprint Air to dopiero początek. Spółka prowadzi kolejne rozmowy z przewoźnikami. Cały czas prowadzimy rozmowy, cały czas chcemy uruchomić nowe, atrakcyjne kierunki, nowe, atrakcyjne połączenia, ponieważ zależy nam na tym, żeby lotnisko żyło, żeby było dużo pasażerów i żeby przede wszystkim służyło radomianom, żeby przede wszystkim służyło osobom z regionu radomskiego. Także dążymy do tego, żeby być przyjaznym, regionalnym portem lotniczym. Sprzedaż biletów na nowe rejsy Sprint Air zostanie uruchomiona w najbliższy wtorek, 1 marca. Bilety będzie można kupić na stronie internetowej przewoźnika sprintair.eu, jak i portu lotniczego Radom. Telefonicznie w biurze obsługi klienta pod numerem telefonu 22 212 55 77 oraz za pośrednictwem popularnych internetowych wyszukiwarek połączeń lotniczych. Najtańsze bilety na trasach krajowych kosztować będą 99 zł, a na lotach zagranicznych 149 zł. Historyczny sukces odnieśli koszykarze Rosy Radom. Zwyciężając ze Stelmetem Zielona Góra 74-64 zdobyli Puchar Polski. Finałowy turniej został rozegrany w Dąbrowie Górniczej. Na tak wielki sportowy sukces Radom czekał od wielu lat, powiedział prezydent Radosław Witkowski podczas spotkania ze zdobywcami Pucharu Polski. Prezydent pogratulował sukcesu drużynie i podziękował prezesom Rosy za wielkie zaangażowanie. Styl, w jaki zdobyliście Puchar Polski i mecz, charakter, jaki pokazaliście w czasie meczu z mistrzem Polski, z Stelmetem Zielona Góra, pozostanie na długo w pamięci kibiców koszykarskich i wszystkich widzów, którzy oglądali Was, czy to na żywo w hali w Dąbrowie Górniczej, czy poprzez telewizję ogólnopolską, bo ten styl był wprost niesamowity. Ja miałem wrażenie, że Rosa, koszykarze Rosy, wyszarpali Puchar Polski w niezwykłym stylu, pokazując zaangażowanie, determinację, czasami krew, pot i to wszystko serce. Prezesi Rosy Roman i Przemysław Saczywko przyznali, że sportowego sukcesu na pewno by nie było, gdyby nie wsparcie ze strony miasta. Bez zaangażowania prezydenta Radosława Witkowskiego oraz miasta w sport, tak naprawdę myślę, że ten cel byłoby nam trudno osiągnąć, o ile by w ogóle nie było to możliwe. Więc też dziękuję, bo uważam, że jest Pan częścią i uważam, że tylko razem dzięki temu osiągnęliśmy ten sukces. Trener zespołu Wojciech Kamiński podkreślił, że na słowa wielkiego uznania zasługują także radomscy kibice. Chciałbym podziękować
wszystkim kibicom, wszystkim tym, którzy wierzyli w ten zespół, tym, którzy za nami pojechali do Dąbrowy Górniczej, żeby nas wspierać, tym, którzy kibicowali nam przed telewizorami i tym, którzy przychodzą na co dzień na nasze mecze. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i prosimy o jeszcze gorętszy i liczną obecność na naszej sali. Czekamy na Was, bo gramy razem wszyscy dla Radomia. To dopiero początek naszych sukcesów, podsumował kapitan drużyny Rosy Robert Witka. Rosa to jest odpowiednie miejsce do odnoszenia sukcesów i myślę, że to był dopiero pierwszy z wielu. Podczas spotkania prezydent Radosław Witkowski wyraził nadzieję, że z czasem podobnych wrażeń dostarczą radomskim kibicom również inne drużyny. Dziękuję za to, co zrobiliście dla całego miasta, bo ten Wasz sukces, myślę, będzie stanowił asumpt do dalszego rozwoju zarówno koszykówki, jak i pokaże innym drużynom radomskim drogę, którą powinni przyjąć, jak pięknie się dobrze rozwijać. Chciałbym, abyśmy w 2018 roku, kiedy powstanie nowa hala widowiskowo-sportowa i stadion, mogli dalej promować Radom poprzez sportowe sukcesy, podsumował prezydent Radosław Witkowski. Pionier, Progres, Mikro oraz Idea, takie nazwy noszą pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, które zostały opracowane w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Każdy z nich jest dedykowany innej grupie firm. Miasto proponuje dostosowany do ich potrzeb zestaw różnorodnych form wsparcia przygotowanych przez Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. Radomska Strefa Gospodarcza, która jako projekt została przeze mnie przedstawiona, miała przede wszystkim na celu wypracować narzędzia i skuteczne techniki tworzenia nowych miejsc pracy poprzez przede wszystkim proponowanie przedsiębiorcom już aktywnie działającym w naszym mieście bądź przedsiębiorcom, którzy są potencjalnie zainteresowani inwestycjami w Radomiu, konkretnych pakietów. Ze wsparcia miasta mogą korzystać firmy już działające w Radomiu oraz zamierzające dopiero inwestować w mieście. Te osoby, które przychodzą, trafiają do Radomskiej Strefy Gospodarczej, na cztery grupy ich podzieliliśmy. Po pierwsze, nowych przedsiębiorców, którzy nie funkcjonują w Radomiu. Po drugie, przedsiębiorców, którzy już w Radomiu funkcjonują, ale chcą się nadal rozwijać. Po trzecie, osoby, które dzisiaj nie są przedsiębiorcami, ale chcą otworzyć mikroprzedsiębiorstwo, chcą utworzyć własną działalność gospodarczą. I czwarta grupa to są przedsiębiorstwa innowacyjne lub też osoby, które w sposób aktywny chcą komercjalizować prace badawczo-rozwojowe. W ramach pakietów miasto proponuje m.in. zwolnienie z podatków lokalnych, dzierżawę gruntu za 1%, pomoc specjalnej strefy ekonomicznej, dostęp do źródeł finansowania inwestycji, organizację giełd pracy, stypendia stażowe i szkolenie kadr, a także pomoc ze strony opiekuna danego projektu oraz wiele innych form, które mają sprawić, że przedsiębiorca będzie się czuł w Radomiu jak najlepiej. Zdaniem przedstawicieli firm, które już skorzystały z niektórych form wsparcia ze strony miasta, proponowane pakiety rzeczywiście pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęcę wszystkich przedsiębiorców, również tych małych, tak jak nasza firma, aby się nie obawiali, aby zapukali, ponieważ są tutaj ludzie kompetentni, którzy mogą pomóc przeprowadzić przez ten gąszcz przepisów i innych wymogów, które nakładają na nas przepisy prawa. Także jesteśmy żywym dowodem na to, że warto przyjść do Urzędu Miejskiego, warto przyjść do Biura Obsługi Inwestora i warto skorzystać z tych form pomocy przedsiębiorcom, które miasto oferuje. Firma Supron 3 dzięki wsparciu miasta uruchomiła m.in. nową halę produkcyjną. Że warto inwestować, warto rozwijać się na tych terenach, warto popierać lokalne firmy, lokalnych ludzi, wspierać ich i również jesteśmy zainteresowani tym, ażeby ten program Progres jak najbardziej się rozwijał. Jesteśmy zainteresowani skorzystaniem z oferty uczelni radomskich. Poszukujemy inżynierów, którzy również będą nas wspierać w rozwoju naszej firmy. Wniosek o stypendium stażowe złożył już Daniel Lis. Uważam, że jest to bardzo ciekawy oraz interesujący projekt, wiele wnoszący dla młodych ludzi, dla studentów, którzy
no tak jak w moim przypadku, kończą tak studia i są na początku swojej właśnie ścieżki zawodowej i chcieliby również na rynku lokalnym, radomskim rynku właśnie spróbować postawić właśnie swoje pierwsze kroki. No i wydaje mi się, że taka inicjatywa ze strony miasta jest dużo wnosząca. Jest to bardzo ciekawy projekt. Z myślą o inwestorach, którzy będą zainteresowani skorzystaniem z poszczególnych pakietów wsparcia, została uruchomiona specjalna infolinia, obsługiwana w języku polskim i angielskim. Niezmiennym pozostanie cel, który założyliśmy sobie na samym początku kadencji. Uważamy, że bezrobocie w Radomiu w dalszym ciągu jest problemem bardzo dotkliwym i to, o czym mówiliśmy od samego początku, czyli dojście do granicy 12,5% jest wskaźnikiem, który jest przez nas oczekiwany i ze wszechmiar pożądany, bo jeśli ten współczynnik będziemy mieli na poziomie 12,5%, to wtedy bezrobocie w Radomiu nie będzie tak dolegliwym problemem, jak jest w tej chwili. Jedną z nowych firm oferujących miejsca pracy jest Medicover, firma, która oficjalnie uruchomiła w Radomiu Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta. Na razie firma zatrudnia około 30 osób. Co miesiąc poziom zatrudnienia będzie rósł. Do końca roku chcemy, aby tutaj w tym oddziale pracowało około 100 osób. Natomiast nasze plany oczywiście nie kończą się w tym roku. Mamy możliwość wynajęcia dodatkowej powierzchni na tym piętrze, podobnej wielkości jak ta, więc zakładamy, że w ciągu kolejnych kilku lat zatrudnienie w tym oddziale powinno osiągnąć poziom około 200 osób. Medicover nie kryje, że zdecydował się na inwestycje w Radomiu dzięki doskonałej współpracy z Urzędem Miasta oraz sprzyjającym inwestorom warunkom, jakie miasto stworzyło w ostatnich latach. Na krótkiej liście znalazły się dwa miasta, Radom i Łódź. Jak Państwo widzą, zwyciężył Radom, co przeważyło? Przeważyły de facto dwa czynniki. Po pierwsze powierzchnia, która spełnia nasze wszystkie kryteria. No to jest powierzchnia bliska ideału dla takich usług koncentrowych. No i oczywiście rynek pracy, potencjał rynku pracy. Na swoją siedzibę Medicover wybrało kompleks biurowy Radom Office Park przy ulicy Malczewskiego. Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. W Polsce opiekuje się ponad 7000 firm. Posiada 120 własnych placówek medycznych w różnych regionach Polski. Współpracuje także z ponad 1500 placówkami partnerskimi w całym kraju. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.